strony Dominika Baksnicka. Witam Cię na kolejnym treningu bikini na lata z gumami Miniband Tiguan. 15-minutowy trening, na którym zrobimy brzuch i pośladki. No to jak, mam nadzieję, że jesteś gotowa, ale zanim zaczniemy, sprawdź proszę, czy na pewno subskrybujesz mój kanał. Jeśli tak, to zapraszam Cię na matę. Zaczynamy! Zanim zaczniemy, ja się jeszcze napiję wody. Pamiętaj, nawadnianie jest bardzo ważne. Podczas treningu nie będziemy mieć na to czasu, bo to krótki trening 15-minutowy. Natomiast pamiętaj o tym, że po treningu można nawet pić 1 litr wody. Ok, zaczynamy od rozgrzewki. Mam nadzieję, że jesteś już gotowa. Najważniejszy krok zrobiłaś, czyli odpaliłaś to wideo, więc teraz zabieramy się do pracy. Nogi szerzej niż biodra, krążenie ramion w tył i ręce za głowę. Zrób przysiad głęboki i kolano jedno i drugie na zewnątrz. Znowu ręce do tyłu za siebie. Zrób przysiad i jedna, druga noga odwrócona. Ręce za siebie. Przysiad. Jedna i druga. Ostatnie. Ręce za siebie. Zrób przysiad. I odwrócenie. Przejdźmy do lekkich podskoków. Ręka za siebie. Jedna, druga. Tak jest. Za siebie. Ok, no to teraz zaangażujmy ręce. Jeszcze jeden raz. Okay.
nam trening. Przed nami 6 ćwiczeń wykonanych w butach. Będą nam potrzebne gumy Miniband. Jeśli nie masz jeszcze po Miniband, to oczywiście polecam Ci te pożone z Figuara z 15% zniżką z hasłem Forma na Rana. Zaczniemy od pośladków, więc będzie nam potrzebna cięższa guma. Oczywiście tutaj w tych gumach jest o tyle fajnie, że każdy poziom tej gumy jest zaznaczony na półeczkach. Także ja wybieram poziom numer 3. Ty oczywiście wybierz swój poziom. Gumę ubieramy na kostki. I zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie Monster Walk. Czyli maszerujemy sobie do boku, od prawej do lewej. Jeśli chcesz, możesz robić dwa kroki w bok, dwa kroki w drugi bok. Tylko, że masz jeszcze więcej miejsca, to możesz wykonać 4 kroki w jedną, w drugą stronę. Co jest ważne w tym ćwiczeniu? Plecy proste, kolana zgięte, biodro wypchnięte do tyłu. Tak, żeby poczuć pośladki. Dokładnie. Robimy kroki do boku, palce stóp patrzą do przodu, dokładnie. To jest nasze pierwsze ćwiczenie. Za chwilę zmienimy, w sumie stało niecałe 10 sekund do końca. I maszamy. Ostatnie sekundy. Ok, świetnie. Teraz będzie noga do boku, do tyłu, minuta na stronę, pokażę bokiem. Okej, noga do tyłu, jedna minuta na jedną stronę, tak żeby faktycznie stworzyć ten pośladek. Tak, przemyślałam to 10 razy, zanim wybrałam to ćwiczenie, że jedną minutę, jedna noga w drugą minutę, druga noga. Dokładnie. Odzyskamy, moi drodzy, 30 sekund do końca. Jesteś stabilnie na drugiej nogi. Cała stopa jest przyklejona. Kolano jest zgięte, pośladek lekko wypchnięty. Już tutaj na drugiej nodze powinniście lekko czuć. Dobra, moje drogie. 10 sekund do końca. Tak, tu mamy tylko 2 serie, więc naprawdę musi ostro. Ok, gotowa? Druga noga. Jedna noga, drugą nogę. Za chwilę przejdziemy do ćwiczenia cardio. Będziemy robić pajaca. Będą dwie wersje. Wersja początkująca i średnio zaawansowana. Wybierzesz sobie swoją wersję. Dynamicznie. Oczywiście, jeżeli jeszcze Twoja kondycja Ci na to nie pozwala, to spokojnie możemy w tył, przód, tył, przód. Wszystko zależy od Ciebie. Ty masz się w tym ćwiczeniu czuć jak bogini. Masz się czuć świetnie. Tak jest, noga do tyłu. 10 sekund. Już tutaj cały pośladek powinnaś czuć. Przed matą, tak jak ja.
biodra do siebie. Trzymaj. Rozszerzaj nogi i wąsk. Rozszerz. Wąsk. Popatrz, kolana jest za wysoko. Jeśli chcesz utrudnić, zegnij kolana, wyprostuj szeroko wąsko. Zegnij, wyprostuj szeroko wąsko. Zegnij, wyprostuj szeroko wąsko. Na koniec zrobimy coś dla brzucha, to będzie również rowerek. Ja zostanę też na tym najmniejszym obciążeniu gumy miniband, ale popracuję stępem i tobie też to zalecam. Pięknie, połóż się na pleca, guma na śródstopiu i rowerek. Jeśli to jest dla ciebie za trudne, oczywiście wersja łatwiejsza. Jeszcze łatwiejsza to oczywiście bez gumy miniband. Co jest ważne w tym ćwiczeniu, moje drogie dziewczyny? Ważne jest to, żeby nie pracować szyją, bo jak całą głowę mam opartą o dłonie. Druga ważna rzecz, oczywiście no, najważniejszy nasz brzuch, mocny brzuch. Pamiętasz, skała. W twoim brzuchu ma być skała. Co oznacza, że tutaj nic nie odchodzi. Wszystko jest przyklejone do matki. Jeśli odchodzi, odstaw stopę na ziemię i rób wersję łatwiejszą. Ok, lecimy z drugą serią. Cztery pariace.
przystaniu i cztery pariacje pod poprzek. Ja zacznę od wersji początkującej, a ty jak jesteś już gotowa, to oczywiście będziesz mogła zacząć od wersji zaawansowanej. Pokażę dwie, więc spokojnie. I jeszcze chwilę. 8 sekund do końca. Pośrednio płonąć. Ma być ogień. Ok, stajemy przed na czoło. Wersja łatwiejsza. Przygodzi się. Za chwilę przejdziemy do Roberta. Pięknie, przejdziemy do Roberta. Kuma na trzystopie. Zaczynamy. Robert. Na skosy. Wersja łatwiejsza. Wybierz swój wersję i możesz robić wolno. Możesz robić szybko. Twój wybór, ale pamiętaj, nie ciągnij głowy. Głowa jest podparta o dłonie. To jest istotnie ważne, dziewczyny, że głowa nie bierze w tym udziału. Tylko sam nasz brzuch. Pamiętaj o swojej wersji. I robisz. Do końca 15 sekund. Przyspiesz, przyspiesz. Masz dać siebie 100%. Dawaj, dawaj, dawaj. Ostatnie sekundy. Za chwilę koniec treningu. Los! Brawo dla ciebie. W końcu trzeba się napić. Po treningu była naprawdę. Był ogień, no co mogę więcej powiedzieć? Było cudownie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, proszę daj kciuka w górę, zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, a także proszę zostaw komentarz. W komentarzu mówię jak najbardziej ogień, mogą być Twoje przemyślenia po treningu. Pamiętaj, nasz kontakt tutaj jest najważniejszy. Chcę wiedzieć, że jesteś po drugiej stronie, także możesz również udostępnić ten trening dalej na swoim Facebooku, Instagramie. Chcę to zobaczyć, także możesz mnie znaczyć Małpa Forma na Lata Dominika Waksymucka na Facebooku albo Forma na Lata Dominika na Instagramie. Jeśli Ci się podobał outfit, którym dzisiaj miałam przyjemność przed Tobą ćwiczyć, to oczywiście są to niezawodne dziewczyny z Ekawan Skład,
która właśnie takie ciuszki dla nas robią. No to co? Do zobaczenia na kolejnym treningu. Twoje zdrowie! Yo.